Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Weronika i chciałabym Wam dzisiaj pokazać kwiaty, które królują wiosną w naszym otoczeniu. Te kwiaty znajdują się tutaj w zasięgu mojej ręki. Porozmawiamy sobie chwileczkę o nich, jak się nazywają, a Wy będziecie mogli się przyjrzeć, jak wyglądają. Obok mnie znajdują się niezapominajki. Chciałabym, żebyście zapamiętali ten gatunek. Tuż pod niezapominajkami znajdują się tulipany. Obok nich szafirki. Mam jeszcze jeden gatunek, który pokażę Wam za chwileczkę z bliska. To hiacynty. Obok hiacyntów zagościły żonkile. Niektóre z nich wyrastają z cebulki. Zobaczcie, przyjrzyjmy się im z bliska. Inne, tak jak niezapominajki i bratki, o których wcześniej Wam nie wspomniałam, te rośliny, te kwiatuszki wyrastają nam z nasionek. Zobaczcie, z takich maleńkich nasionek wyrastają nam takie cudowne rośliny. Spróbujemy sobie wszystko powtórzyć. Te, które znajdują się najbliżej, to niezapominajki. Pod nimi były, bardzo dobrze, tulipany. Obok tulipanów szafirki. A te żółte z takim kielichem, żonkile. No i oczywiście najtrudniejsza nazwa, ale mam nadzieję, że też sobie poradzicie. Pięknie pachną. Hiacynty. Spróbujcie jeszcze raz sami w domu. Zobaczcie, jakie kwiaty macie na balkonach, na tarasach, w ogrodach. I razem z rodzicami przypomnijcie sobie ich nazwy. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Program realizowany jest przez przedszkole i szkoły Stowarzyszenia Węgielek.